tej strony Alien. Jesteśmy dzisiaj w Stary Stable przy kawie, w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Nie, nie w Dolinie Złotych Wzgórz, w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Ja wiem, ja strasznie się tam myliłam. Ale ja nie wiem, chyba kawy nie miałam wtedy. A dzisiaj jest bardzo, bardzo wcześnie, jest niedziela. Moje chłopaki jeszcze śpią. Ja spałam 3,5 godziny, moja kawa tu stoi. Dobra, chyba nie było słychać nawet jak postawiłam, bo delikatnie stawiam. No i co mi się pysie? Będziemy dalej ciągnąć to dłud, nie dzydwu. Boże, mam nadzieję, że nie będę tak już pomylić po prostu, nie będę się tak, bo ja po prostu tak do dłud nie jeżdżę. Ciągle dzydwu i dzwy. Także generalnie rzecz biorąc, cóż. Witam Was w DUD, to było celowe, witam Was w DUD i będziemy oczywiście teraz ogarniać sobie questy od Elizabetki, po to, by odblokować Lilce możliwość dalszego zwiedzania DUD. No dobra, to podejdźmy sobie do niej. Aha, no i oczywiście nie mogłabym inaczej, gdybym nie przyjechała. Na Szwedziu, na koniu północno-szwedzkim starej daty, ponieważ ten koń właśnie był kupiony, kiedy Lilka miała 5 poziom, 7 poziom czy 9 poziom, był po to kupiony. Ja wiedziałam, że odblokuję DUD daleko w przyszłości, ale był kupiony po to, aby DUD był śliczny, piękny i w ogóle, i nie mogłam chociaż raz na nim przyjechać, bo należy mu się to, więc on jako pierwszy będzie zwiedzał ze mną DUD. Oczywiście na Liliance. Gratulowaliście tam, brawo dla tej kobiety. No dokładnie, słuchajcie. Brawa dla tej kobiety, dała radę odkryć dłut. Okej, no to co, mamy 3 questy. Mamy 3 questy i będziemy oczywiście sobie to zwiedzać. Bardzo cieszę się, że jest godzina 6:55. W sumie u nas już jest piękne słoneczko. Tu jest jeszcze ciemnawo, ponieważ potem w DUD się robi za jasno i jest to niezbyt fajnie. Więc chyba tak będziemy robić, że będziemy nagrywać albo po ciemku totalnie, albo z ranka. Dobra, to co? To ciśniemy zbieranie lodowych kryształów. W Dolinie Ukrytych Dinozaurów powinny się znajdować niebieskie lodowe kryształy. Sprawdź, czy uda Ci się je znaleźć. Mają niesamowitą mistyczną moc. Okej, dobra. Są zwane lodowymi kamieniami. Naprawdę chcę się im przyjrzeć. Tutaj, tak jak powiedziałam, są bardzo rzadkie, dlatego może Ci zająć dłuższą chwilę znalezienie ich. No okej, powinno być, dlatego znalezienie ich może zająć Ci dłuższą chwilkę, bo tak jak jest napisane, to tak trochę młodzieżowemu, dziecięcemu, tak nie wiem, jakoś tak nie tak jest. Dobra, i mamy oczywiście mapeczkę, na której coś tam widać. Oczywiście będziemy sobie tych kryształków zaraz szukać, a tak naprawdę zaraz będę po prostu brała sobie wszystkie questy i po prostu je od razu wezmę, wykonam, dlatego że nie chcę też Wam zabierać czasu, a wolałabym naprawdę po prostu zająć ten czas na jakieś inne zadania po prostu. Więc mamy 1-3, proszę bardzo, i ja sobie tych kryształków poszukam, a potem sobie weźmiemy pozostałe rzeczy i ja będę po prostu szukać tych wszystkich rzeczy, tych pozostałych questów na raz, dobra? Po prostu tak będzie sensownie. Zobaczcie, że będę się motać, ale serio, jest bardzo wcześnie rano, ja wstałam o 6:30, poszłam spać o 3:00. Spałam 3,5 godziny. Okej, i dojechaliśmy, więc bierzemy pozostałe 2 questy. Bierzemy sobie. Okej. Pojeździ dookoła i zbierz osty lodowe dla mnie i Avalona. Na pewno rosną tutaj i tam. Ale pospiesz się, zanim inni odkrywcy pojawią się tu. Pojawią się i będą je chcieli zerwać albo zdeptać. Są tak bardzo
wartościowe. Okej. Okay. Skoro ja i Avalon, wydaje mi się, że Amelika niedługo pozna właśnie Avalona. Także ciekawie, ciekawie. Chcemy tego samego. Najlepiej zerwać więcej. Zbierz tuzin. Okej, okay, czyli 12. Dobrze. Dobrze. Pojedź i sprawdź, czy dokąd prowadzi droga przed nami. Wróć i daj mi znać, co znalazłaś na końcu drogi. Okej, okay, ale to za chwilkę, droga Elizabeth. To za chwilkę, bo pierwszy poszukam sobie ja ostów i dopiero będę do Was wracać. Ale do tej drogi. Powiem Wam tak, znalazłam oczywiście tam gwiazdkę w Dud, ale jednak gwiazdki mam swój pomysł, więc nie piszcie mi się pysie, błagam, nie piszcie mi. Tam była gwiazdka, czemu jej nie zebrałaś? Nie, nie piszcie mi po prostu, ja Was bardzo proszę. Ja mam swój pomysł, ci, którzy będą śledzić live'y, to będą go wiedzieć. Będą go wiedzieć, będą oni wiedzieć. Boże, mój język z rana jest piękny. Polska język trudna być. Szczególnie z rana, gdy ludzia zaspana. Proszę bardzo, nawet rymują. Dobra, teraz pozbieram te osty, oddam jej te dwa questy i będziemy lecieć tą drogą dalej i zobaczymy, co dalej znaleźliśmy. No i okej, zebraliśmy ostatniego tuzinowego osta lodowego. Tu je mamy, są faktycznie delikatne i bardzo, bardzo takie, no widać, takie, no niewyraźne, więc można byłoby je spokojnie zdeptać faktycznie. Bardziej gdzieś tam kuńmy. Więc lecimy sobie do Elizabetki i oddajemy oba questy. Ok, dziękuję Ci, Lilian. Znalazłaś piękne próbki. Może jednak nie są tak bardzo rzadkie? Świetnie. Okej. Okay. Słyszysz to? Delikatne brzęczenie. Wygląda na to, że mają bardzo dużo energii. To takie ekscytujące. Okej. Okay. No, trochę jest. Dzięki, doskonała robota. Okej, dobra, teraz możemy sobie pojechać tam na koniec drogi. Więc witaj Dud, witaj Dud. Tak, te dzwonki tutaj jak bardzo dźwięczą, ślicznie. Witaj Dud, Lilka przyszła. Nic nie ma. Przez śnieg i lód droga zablokowana. Okej. No dobrze, to i wracamy do ten. Myślałam, że się odblokowało już coś, że na końcu znajdziemy właśnie obóz Nika. No dobra, więc pewnie trzeba będzie to jakoś odlodzić. Dobra, chodź, Elizabetko. Nof, nof. Och, nie tak daleko jest zablokowana przez śnieg i lód. Nie będziemy czekać, aż lód blokuje drogę. Blokujący drogę stopnieje. Nic tutaj nie stopnieje. Pomóżmy trochę właśnie. Okej. Może w bardziej wybuchowy sposób. Okej. Spróbuj znaleźć kamienie lodowe, których możemy użyć, aby wysadzić lód blokujący drogę. Zbierz trzy małe lodowe kamienie. Spotkaj się ze mną na końcu drogi. Okej, dobra. Trzy lodowe kamienie, dobra. Okej, no widzę, że on tutaj stoi jeszcze, więc pewnie stoi tu i tam. Domyślam się. Dobra, tu jest jeden lodowy kamień. Hyc. To nie jest TNT, żeby ona to jakoś miała zamiar wysadzać. Więc nie wiem, jak ona chce to zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. No cóż, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tu jest drugi. Stop, konik. Tu jest drugi. No i jeszcze trzeci. Który jest też gdzieś tu po prawo. Elizabetki nie ma, więc pewnie tepnie się, jak ja tylko znajdę kamień. I zaliczę questa. Znając życie. Dobra, czekajcie, tu jest gdzieś ten kamień. Czekajcie. Tu gdzieś jest, więc ja będę szła na łatwiznę i pojadę wprost. Tu gdzieś będzie. O, jest, dobra.
Okej, ja Elizabetka pewnie tepnie się w momencie, kiedy ja zaliczę questa. Tak jest. Tepnęło ją. Spoko. O, miło. Ojej, ho, tak fajnie. No dobra, to co, lecimy. Mamy trzy lodowe kamienie, które są tutaj. Które są tutaj i mamy Elizabetkę, która jest tam. Nie, gdzie ona jest? Halo, Elizabeth. Zdurniałam. A, tutaj, dobra. Ukryła się za tym, no bo ona będzie wybuchać. No, och, spójrz, idealnie. Trzy małe kamienie lodowe. To powinno zadziałać. Nie wiem jak, ale dobrze. Weź te małe kamienie lodowe i połóż je na lodzie, który blokuje przejście. Oddalimy się trochę o kilka kroków, zanim odpalimy je, te małe lodowe kamienie. No dobra, okej. Czy chcesz to zrobić? No tak, pewnie. Proszę o to runiczne przyrządy. Kiedy zaczniesz, użyj tych przyrządów. Skoncentruj się na swoich magicznych mocach i rozpal ogień na tych magicznych, na tych małych kamieniach lodowych. No właśnie, to mi się przypomniało mi się, że w ogóle moment. Jeśli moje podejrzenia się zgadzają, powinno to wywołać małe huknięcie i cały lód zniknie. Okej, dobra. Dostaniemy jakąś sukienusię. Właśnie sporo z Was. O, tą sukienusię na zimę. Super. Lidka będzie poważnie wyglądała na zimie. Na zimę. Sporo z Was pisało właśnie, że o, ja to robiłam na tym, poziomie. O, coś tam, coś tam. Ja mówię, dobrze, no ja wiem, że Wy to robiliście na takim śmakim poziomie. Tylko tyle, że pamiętajcie, że lidka jest do nagrywania, a nie do... A nie do tego. Ukryj się, dobra, muszę się ukryć. Dobra. Okej. Nie możesz. Aj, dobra. Więc sorry, nie piszcie mi, że nie wiadomo jak bardzo wy tutaj robiliście to wcześniej, bo ja też na Wiki robiłam to bardzo wcześnie, bo w 2 miesiące po rozpoczęciu całej gry. Ale naprawdę nie ma sensu. Wow, i różowa moc. Okej. Ale inni. Wow! Uhu. O Jezu, leciało w naszą kierunku. Okej. Mamy muzyczkę, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. A inni pisali, ojej, pamiętam jak ja to robiłam po raz pierwszy, ojej, pamiętam jak się jarałem, czy tam jarałam, ojej, 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 no właśnie. Dobra. Ha, 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 fantastycznie, zaczyna się przygodę z małym wybuchem, o właśnie. Mam nadzieję, że huk nie spowodował żadnych lawin, no właśnie. W każdym razie droga jest odblokowana. Kontynuuj dalej i sprawdź, gdzie prowadzi. Spróbuj odkryć całą dolinę ukrytych dinozaurów. Ja wracam teraz do Valedale i przyjrzę się wszystkim magicznym skarbom, które zebrałaś dla nas. Okej, okay. Czyli jestem sama już tutaj. Okej, okay. Powodzenia. Na pewno wkrótce znajdziesz powód, aby odwiedzić mnie ponownie. Może opowiesz mi wtedy o swoich przygodach w dolinie. No, być może, być może. Okej, okay. No i Elizabetka tutaj została. Słuchajcie, no my tu mamy koniec questów, ale oczywiście one się odblokowały. To nie. Tu mamy. I tu jest Nick Stoneground. Dzień dobry. Dobra, Nick Stoneground, więc lecimy sobie szybciutko do Nika. Lilka pierwsza z tą drugą, z samego rana. Dzień dobry, Sebastianku. Dzień dobry, Sebastianku. Zaspany Sebastianek przyszedł. Zaspany. I będzie powiedzenie, że odkryliśmy... Jest już muzyczka. Że odkryliśmy kolejną tą. Tak jest. No dobra, mamy zadanie Unika. Myślę, że ten krótki odcinek zakończymy sobie tu właśnie Unika. Jakie to są pustki? Jakie tu są pustki?
Matko kochana, ja dla Was zaraz będę nagrywać następny odcinek, bo oczywiście bardzo chciałabym tą reputację tu już mieć skończoną, bo nie za bardzo za nią przepadam, to naprawdę, no ale no ale wiecie, no generalnie rzecz biorąc, no będę nagrywała zaraz ten odcinek, tak aby mieć już na zaś. Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi właśnie Wasze wspomnienia, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, gdy wy odblokowywaliście Dud. No no, jestem ciekawa, czy macie tam całą reputację, czy jeszcze tam została archeologiczna, powiedzmy, reputacja, archeologia po prostu i spektakularny szkielet dinozaura, który jest tak bardzo ciężki. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze komentarze i aktywność pod filmem. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, bo dzwoneczek jest bardzo ważnym powiadomieniem. I cóż, do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable.